Hej, dzisiaj jest 28 października 2022 roku, piątek, godzina 14:40. Właśnie wracam ze szkoły, lekcję skończyłam o godzinie 12:35. Wtedy skończyłem niemiecki i ten. Mówiliśmy kartkówkę, z której dostałem jako jedyną czwórkę. No i teraz ten. Zawsze jak gdzieś jeździłem, to od razu na przykład wracałem ze szkoły starym rowerem i ruszałem od razu na nowym. Tylko tym razem, zamiast wracać się do domu, szybko zjeść coś i pojechać nowym, to od razu ze szkoły poleciałem starym rowerem na przygodę życia. Bo później bym się nie chciała albo coś. A teraz to jest idealna okazja, żeby pojechać. Jeszcze tak szybko skończyłem lekcję. No. No i ten. Już zaraz 2 godziny będą mijać od wyruszenia. Oczywiście spod szkoły, bo tam 10 minut minęło zanim ruszyłem. No. Ruszyłem z Dzierżyniowa przez Bratoszów. Później przez Mościsko. Później przez Grodziszcze, Krzyżową. Teraz, no i w tym problem, że tutaj jechałem prosto, to nie jest ani piesza ten ścieżka, ani jakaś rowerowa, tylko taka, tylko że jest droga na mapie, po prostu przerwana, szarymi kreskami pozaznaczona. Po prostu jest droga przyjezdna. Ja tam jadę, a tam jakieś podwórko. To musiałem zawrócić. Teren nieogrodzony, ani nic. Jedynie tutaj u góry jest ogrodzone. No i to wyglądało jak jakiś pałac. I od drugiej strony normalnie jest brama. No, musiałem zawrócić, no i nie ma innego wyjścia. I muszę się wprowadzić rower pod taką potężną górę. Kąt chyba z ponad 40 stopni. Przez pokrzywy i inne krzaczory. Pewnie znowu będę cały poparzony i podrapany i w ogóle. Pogoda jest bardzo piękna. Jest dzisiaj naprawdę bardzo gorąco. I ogólnie od dzisiaj, czyli dzisiaj jest piątek, do środy mam wolne. Czyli dzisiaj piękne popołudnie spędzone na rowerze. I później jeszcze sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, wszystkich świętych, święto, Halloween i takie tam. Więc będzie można na jakąś wycieczkę pojechać. No, ja już mam na liczniku, tutaj stary rower, więc nie mam liczniku i nic nie mam. Ale mam przynajmniej łączone aplikacje. 2 plus na mapie 3, więc mi liczy. Ja już mam prawie 19 km na 19 km przejechałem w dyspozycji i plus dojazd do szkoły, no to 7 km mniej więcej, no to 25 km już będzie. 26 nawet, no więc z samej jazdy teraz nawet to będzie nawet 50 km, a z dojazdem do szkoły rano, no to prawie 60 km. Nieźle. A tu jeszcze taki kawał drogi. No za 1,5 godziny już w domu muszę być. Bo później będzie ciemno i w ogóle. A, wyrobię się raczej. Ja już pogryziony jestem przez komary, więc no, zawsze jakaś przygoda. Trzeba walczyć do końca i się nie poddawać. Tak wygląda krajobraz. Co? Nie ma tak łatwo, jakby się chciało. No teraz będą Makowice, później, teraz jak się wdrapię na górę, to będę w Makowicach. Będzie też, obok Makowic jest szczyt chyba, tak,
najwyższa góra jakby masywu Świdnicy i to jest Popiel, 284 metry nad poziom morza. Też tam byłem rowerem. Piękne miejsce, później zjechałem, no. No i fajnie. Jak tam dojadę, to z Makowic lecę do Opoczki i później jak jest skręt w prawo na Świdnicę, to ja sobie pojadę w lewo na Bystrzycę Górną, później na Lubachów. No, nie chciałem, nie będę już jechać ogólnie do tego, do Zagórza Śląskiego, gdzie jest jezioro Bystrzyckie. Aj, bo ten, bo mi nie starczy czasu i w ogóle. Z Lubachowa gdzieś tam w okolicach skręcę w jakąś piękną ścieżkę rowerową i będę zjeżdżać już do siebie. Szybko. Na pełnej mocy. No tak to wygląda. Tereny są piękne. Krajobraz. Na razie.